Środa trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Drodzy, jak zauważyliście, z pewnością zmieniła nam się sceneria. Wyemigrowaliśmy z Gniezna. Dziś witamy was z gościnnej kaplicy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w podpoznańskim Morasku. Tutaj właśnie zakończyłem rekolekcję dla sióstr i tutaj dołączyli panowie, dobrze już wam znani Mateuszowie, którzy za kamerami dzisiaj ciągną kolejny odcinek. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych, kim są siostry misjonarki, mam nadzieję, że ojciec Mateusz jakiegoś linka na koniec tego odcinka podrzuci. Natomiast wracając do słowa, właściwie od niego wychodząc, zauważcie, że Izraelici, kiedy idą przez pustynię przez 40 lat, dostają od Pana taki właściwie niezbyt obszerny zestaw praw podstawowych, które mają ten lud kształtować. Bo oczywiście dużo łatwiej jest doprowadzić człowieka do wolności zewnętrznej, ale dużo trudniej jest go doprowadzić do wolności wewnętrznej. Więc w momencie, w którym Izraelici stają u wrót ziemi obiecanej, wydaje się, że tych praw powinno być mniej. No bo przecież jest to już naród jakoś ociosany, uformowany przez Pana, więc zakładamy, że prawdopodobnie dużo bardziej intuicyjnie będzie wyczuwał, co jest właściwe, co jest dobre, a co nie. I prawdopodobnie będzie wierny tym swoim odkryciom. Tymczasem, kiedy Izraelici wkraczają do ziemi obiecanej, Pan daje im tak nieprawdopodobnie szczegółowe prawo, że to wprost może przerażać. Dlaczego tak? Po co tak? Czy Bóg nie powinien okazać większego zaufania swojemu narodowi po 40 latach formowania go na pustyni? A tymczasem Izraelici dostają rozporządzenia dotyczące spraw najmniejszych, poczynając od długości frędzla modlitewnego płaszcza, aż po tych dotyczących kultu świątynnego. Wszystko jest regulowane prawem. Czemu to tak naprawdę służy? Otóż pustynia jest, powiedzielibyśmy, miejscem izolowanym. To takie trochę warunki laboratoryjne. Moglibyśmy powiedzieć w cudzysłowie, że Izraelici są tam sami. To znaczy nie ma szczególnie dużo interakcji między nimi a jakimiś okolicznymi ludami. Owszem, są walki, ale one są dosyć krótkie. Natomiast kiedy wchodzą do ziemi obiecanej, natychmiast zostają otoczeni przez całą mnogość narodów pogańskich, których prawa z punktu widzenia Boga są bezprawiem. I nie chodzi wcale o to, że ci poganie po prostu czczą bogów, których nie ma, ale chodzi o to, że czczą ich w sposób niezwykle plugawy. Choćby odbierając godność prostytutkom sakralnym, choćby przeprowadzając swoje dzieci przez ogień, czyli innymi słowy mordując je w ofiarach dla tych bogów. To jest coś ohydnego, coś, co będzie jakby ustawicznie otaczało Izraelitów i aby oni mogli rzeczywiście odwrócić swój wzrok od tego pogaństwa, a mieć go nieustannie utkwionym w Panu, Bóg daje im tak szczegółowe prawo. Cokolwiek robią, czy jedzą, czy spacerują, czy spotykają się z jakimiś przyjaciółmi, ich myśl ma być kierowana ku Bogu. Dlaczego? Również dlatego, że te pogańskie narody będą swoistą pokusą dla Izraelitów. Być może nie w tych najbardziej haniebnych zachowaniach, ale tam jest też wiele przyjemności.
przyjemności, która w rozumieniu Boga jest szkodliwa, niesłużąca człowiekowi. I w tym ziemskim wydaniu szept demona nigdy nie ucichnie. Szept w brzmieniu dobrze nam znanym. A czy rzeczywiście Bóg zabronił? A czy rzeczywiście musicie go słuchać? A czy nie jest czasem tak, że wy potrafilibyście to zrobić lepiej, zaplanować lepiej, zrobić lepiej? Czy rzeczywiście musicie go słuchać? Kropka i kreska to z całą pewnością rzeczy bardzo drobne. Ale dobrze wiemy, że one mogą mieć znaczenie. Choćby zauważcie to na gruncie języka polskiego. Prawda? Bo bąk to nie bak, a nić to jednak nie nic. A zatem głoszenie haseł, że te małe, drobne rzeczy w tych pisanych i niepisanych kodeksach nie mają żadnego znaczenia, wydaje się być głoszeniem trochę na wyrost. A jednak nie brakuje takich, którzy tak właśnie twierdzą. Może dlatego, że ta nasza ludzka natura ma to do siebie, że raczej szuka rzeczy łatwiejszych, mniej wymagających. Oczywiście zaraz pojawią się głosy, czy to, co łatwiejsze, musi być zawsze gorsze. Może nie, ale czy w istocie służy naszemu rozwojowi? Czy sportowiec będzie osiągał lepsze wyniki, obniżając sobie poprzeczkę, czy raczej podnosząc ją sobie za każdym razem odrobinę wyżej? Czy rzeczywisty rozwój naszego człowieczeństwa będzie następował wtedy, kiedy cele będziemy przycinać do ludzkich możliwości, czy też wtedy, kiedy te możliwości będziemy starali się rozszerzać, aby osiągać coraz bardziej zaawansowane cele? Czy nie byłoby zbyt wielkim ryzykiem pozostawienie kwestii kształtowania prawa wyłącznie człowiekowi? Czy rzeczywiście wszystkim żyłoby się wygodniej i lepiej? A może tylko niektórym? Zwróćcie uwagę na wszystkie dyktatury, które próbują dać światu nowy i najsprawiedliwszy na świecie zestaw praw. Zawsze wiąże się to z manipulowaniem przy prawach Bożych. I zawsze w tym kontekście giną ludzie. I to zwykle bardzo wielu ludzi. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat, to przyszedł jako ten, który chciał podlegać prawu. On pokazał, że prawo jest wychowawcą pięknego i dobrego człowieczeństwa. On pokazał, że w prawie otrzymujemy pewne narzędzia, które służą rzeczywistemu naszemu rozwojowi. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat, zdecydował się podlegać prawu i pokazał nam prawo jako narzędzie w kształtowaniu pięknego i dojrzałego człowieczeństwa. Można zapytać, czy te wszystkie prawa, które dziś zachowujemy, rzeczywiście temu służą. Ale drodzy, zanim je odrzucimy, warto się zastanowić, czy to, czym chcemy je zastąpić, rzeczywiście temu pięknemu i dojrzałemu człowieczeństwu będzie służyło lepiej. Bo prawo Boże mówi, że możesz mieć jedną żonę. Czy jeśli to zmienimy i damy prawo na przykład do posiadania 6 żon po kolei i wymieniania ich właściwie w swoim własnym rytmie, według swojego własnego widzimisię, czy to poprawi kondycję człowieczeństwa? Dzisiaj prawo Boże mówi, że nie wolno zabić człowieka, który jest chory. A jeżeli zmienimy to prawo, to kto na tym tak naprawdę skorzysta? Dzisiaj prawo Boże mówi, że nie wolno kłamać dla osiągnięcia zysku. Jeżeli zrezygnujemy z tego prawa, to czy rzeczywiście świat będzie lepszy? Drodzy, to bardzo łatwo sprawdzić, bo wszystkie te prawa, które przed chwilą wymieniłem i wiele innych, zostały w dzisiejszym świecie całkowicie odrzucone, podeptane. Kto na tym zyskał? Komu z tym lepiej? Czy świat rzeczywiście jest lepszy? I zanim zaczniecie ożywioną dyskusję na ekranie komputerowym ze mną w tym temacie, to może najpierw jeszcze raz zechciejcie przeczytać tę dzisiejszą Ewangelię. A na tę lekturę, medytację
i poszukiwanie prawdy. Niech Was błogosławi nasz najlepszy, najcudowniejszy prawodawca, dobry Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty.